Zamieszki przed klasztorem Czarnogóra. Zamieszki podczas uroczystości religijnej. Są ranni. 14 osób zostało zatrzymanych przez czarnogórską policję po protestach przeciw intronizacji w monasterze cetyńskim nowego zwierzchnika serbskiej cerkwi prawosławnej w Czarnogórze Joannicjusza II. Przeciwnicy intronizacji starli się z policją. Kilka osób zostało rannych. Policjanci użyli gazu łzawiącego przeciwko protestującym, którzy rzucali kamieniami i butelkami. Rannych jest kilku demonstrantów i co najmniej 7 funkcjonariuszy. Do starci doszło przed uroczystością i w jej trakcie. Intronizacja odbyła się przy zastosowaniu wzmożonych środków bezpieczeństwa. Barykady na drogach w sobotę do monasteru cetyńskiego, męskiego prawosławnego klasztoru, przybyli, pod ochroną policji, Joannicjusz II i patriarcha serbskiej cerkwi Porfiriusz. Demonstrujący wznosili prowizoryczne barykady na drogach, próbując uniemożliwić przybycie dostojników kościelnych i państwowych do miasta. Po niedzielnej uroczystości Joannicjusz II powiedział, że podziały zostały stworzone sztucznie. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by je usunąć, ale zajmie to wiele czasu, zapewnił. Prezydent Czarnogóry Milo Djukanowicz przybył do Cetyni. Zadeklarował, że zachowuje bezstronność jako prezydent wszystkich obywateli, ale też podziękował protestującym za strzeżenie interesów narodowych przed domniemanymi próbami ze strony Serbii narzucania swych wpływów za pośrednictwem cerkwi. Próba aktu terroru tymczasem uważany za polityka proserbskiego premier Zdravko Krivokapić, który nazwał protesty próbą aktu terroru, udał się do Podgoricy. Przed inauguracją Joannicjusza II tysiące mieszkańców witało w Podgoricy metropolitę i serbskiego patriarchę. Premier Serbii Aleksandar Vučić złożył gratulacje nowemu zwierzchnikowi cerkwi w Czarnogórze i pochwalił rząd tego kraju, że mimo protestów nie odwołał intronizacji. Vučić zapewnił też, że Serbia nie ma żadnych aspiracji dotyczących Czarnogóry, a chce jedynie jak najbliższych i najlepszych relacji. Do serbskiej cerkwi prawosławnej, która ma siedzibę w Belgradzie, należy znaczna większość prawosławnych Czarnogórców. Zdaniem ekspertów władze Serbii wykorzystują cerkiew do ingerowania w wewnętrzne sprawy Czarnogóry. Kraj ten odłączył się od Serbii i stał się niepodległym państwem w 2006 roku. Około 30% ludności identyfikuje się jako Serbowie.